Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z serii Gołąbkowo. A dzisiaj Wam pokażę 14-dniowe lub jak to woli dwutygodniowe gołębie pawiki. Tak się one prezentują. Jest biały i biało-siwy. Wydaje mi się, że ten jest samcem, a tamto jest samiczką. Ale jeszcze nie wiem dokładnie. Ten ciemniejszy będzie prawdopodobnie podobny do matki. Niestety nie wiem, no może nie niestety, ale nie wiem skąd wzięło się tutaj białe. Któryś z rodziców musiał być po białym. Podejrzewam bardziej samicę niż samca. Chociaż samiec też mógł być po białym. Jest siwy i biały. Więc tak się prezentuje od przodu. Młode gołąbki. Bardzo są fajne. Rodzice ich karmią, ale nie wiem. Albo ten siwy jest większy, ponieważ go rodzice bardziej karmią niż białe. Albo będzie to samczyk. Wolałbym, żeby biała była samiczką, bo to mógłbym kupić żółtego samca. By była bardzo ładna parka. Ale zobaczymy. Jak możecie zauważyć, ogonki już im stają trochę. Więc niedługo powinny być już takie prawdziwe pawiki. Jestem bardzo z niej zadowolony. Rodzice ich dostają jeść pszenicę zmieszaną z paszą dla kurcząt i z taką pszenicą, nie pszenicą, tylko mieszanką dla gołębi. Bardzo fajne, już są w pałeczkach, kolor już widać. Więc to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku. Zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. Trzymajcie się, cześć!